Kuźwa! Wytaplać się chciałem. Jezu, ile tutaj tych wybuchowych? Dwóch za jednym zamachem. Welcome back. Dobra, mogę użyć kamuflażu i idziemy do góry. Tam ciekawego mają? Cordelas kolejne? Ja chcę zobaczyć ten młot ulepszony. Tu. 303 damage. Jest cholerę wolny, ale zadaje spory damage. Sprawdźmy go. Nie zabiło go? Do dupy jest ten młot. Mega do dupy. Na 3 ciosy. Można zrobić mu tak. I hit. Na hita. Czyli ten młot na pewno idzie na sprzedaż. Dobra. Wymiana. I idziemy do syna. Który jest u góry, tak? Jak dobrze rozumiem. Albo gdzieś tu. O, idealnie wskoczyłem chyba. To był on? Tak, to był Davod. No i pomogłem mu. Dwójek Crane, jesteś tam? Proszę, nie rób mi krzywdy! Gdzie on jest? Tu go nie ma. Nic nie widzę przez tą krew. No wiem, czy tutaj nie ma czegokolwiek. Jakiegoś lepszego. W sensie jakichś posążków czy czegokolwiek w tym stylu. Notatek. Tu jesteś schowany? Nie. Nie mogę w ogóle nic zbierać chyba przez tą misję. Tu? Idź sobie! Zostaw mnie w spokoju! Spokojnie, kolego. Nic ci nie jest? Tata jest ranny. Powiedział, że robi się taki jak inni chorzy ludzie i nie będzie mógł mnie więcej chronić. Wygląda na wkurzonego. Jeśli wyjdę z tej szafy, zrobi mi krzywdę, ale że jak już zachoruję, to będę bezpieczny, bo zapomni, że tam się schowałem. Twój tata ocalił ci życie. Gdzie on jest? Odszedł, Sami. Nic się nie dało zrobić, naprawdę. Teraz muszę odstawić cię do mamy. Żałuję, że nie mogłem z nią zostać. Nice, Marcin. No znalazłem go już. Troy, tu Crane. Słucham. Mam tu małego chłopca. Jest po ciężkich przejściach. Przydałoby się trochę nim zająć. Za kilka minut ktoś u was będzie. Możemy go zabrać do jego matki w wieży? Jeśli nic nie załatwię, sama go tam zabiorę. Dzięki, Troy. No i spoko, to była szybka misja. Bardzo, bardzo szybka. Do dupy wręcz. O, jest coś! Nagranie. Pierwszy raz chyba mam w ogóle nagranie. To będzie faktycznie nagranie, można go posłuchać? Można! Dobra, kochana córko, wiem, że mnie nienawidzisz, wiem, że uważasz, że jestem najgorszą matką na świecie. Teraz, kiedy umieram, chcę, żebyś znała prawdę. Nie zgodziłam się na pobranie od ciebie szpiku do szczepu dla Hakana, ponieważ nie jesteś jego córką. Nie byłoby zgodności. Twoim ojcem jest wuj Adrian. Odnajdź go i... Odnajdź go, on ci wszystko wyjaśni. Po co jest czytane, skoro jest w jakimś dziwnym języku? Ale nie mogę zabrać tego. Ale miło, że cokolwiek tutaj znalazłem. Przyda się. Dobra, uratujmy kolejnego kolesia. Gdzieś... Tutaj. Aha, u góry. Mówię, ten hak to jest cudo. Się z Haranem. Gdy odkryli ropę, powiedzieli, że wszyscy będziemy bogaci. Wszyscy. Powiedzieli, że będzie pełno pracy, ale dobra robota dostała się ludziom, którzy w ogóle nie byli z Haranem. Budowali wielkie biurowce z klimą, ale nie znam osobiście nikogo, kto w nich pracuje. A dla nas zbudowali te slumsy. Moi zawsze tak cicho mówią. Taki był dar ropy. Teraz woda jest brudna, a powietrze cuchnie jak spaliny. Wcześniej nie było tu raju, ale było lepiej niż teraz. Potem wybuchła zaraza.
W zeszłym miesiącu widziałem, jak pewna chłopka atakuje człowieka. I to bogacza. Znałem ją. Nazywała się Denise, tylko że już nie była człowiekiem. I ta rzecz, która kiedyś była Denise, wgryzła się w twarz tego bogacza jak warbus. A ja się cieszyłem. Było mi wstyd, jak bardzo się cieszyłem. Ale już nie jest. Jest tutaj gdzieś bezpieczna strefa do blokowania. Chciałem pójść na zrzut, ale bezpieczna strefa będzie milszą rzeczą. No najsu. W takim razie. Dobra, wytarzajmy się, bo coś tutaj jest. Nie, nie musisz na razie. Znajdzie się kiedy indziej w razie co. Fajnie wiedzieć, że on był żywy. Dobra, co mam tutaj zrobić? A. A no. No wiesz, ja nie mam co odkładać. U mnie wszystko idzie od razu pod resell. Jeśli mam hajs. Teraz wyjątkowo będę musiał więcej zostawić hajsu na ostatnie dni lipca. Na wyjazd do jakiegoś tam kina czy coś w tym stylu. Może stąd łaskawie iść? Dobra, jest to już moja miejscówka? No i miło. 2000 expa, więc coraz bliżej. Co to? Dobra, i jest coś tutaj w pobliżu? To jest sporo więcej rzeczy niż na tamtej mapie. Zrzut jest tam. Tu jest kolejny zrzut. Podnieść mapę z zaznaczonym miejscem. A to. Dobra, spróbujmy. Mówiłem, że chcę zrobić jakiś sprint. Niestety nie można nam używać kotwiczki. A szkoda. Znaczy, dziwne jakby można było. Właściwie. Chyba biegnie za mną ktoś. I dzisiaj też się postaram trochę dłuższy live zrobić, bo jak coś, to jeszcze raz przypominam, że to jest ostatni live w tym miesiącu. Przez to postaram się go zrobić trochę dłużej. Czyli może nawet do końca dnia. Do północy. Tylko oczywiście, no, będzie coś później, innego. Nie będzie ciągle Dying Light. Będzie albo CS, albo... Żyje. Albo Liga. Czy coś? Czy Nestle? O! Za pierwszym razem prawie. Dobra, mogę pozbierać wszystko, co najwyżej się posprzedaje. Te bronie. No do tej wieży jeszcze daleka droga. A ile procentowo tam wychodzi? Marcin. Jeśli jest napisane, oczywiście. Kolejna siekierka. No mówię, sprzedam wszystko jak wlecę do wieży. Czemu wszyscy w ogóle zamieszkują w wieżach? Może trochę inaczej się nazywa, ale w końcu nadal to jest wieża. Dobra. I do góry. Do góry. Dodajmy mu te rzeczy, które teraz pozbierałem. Srogi hopesz będę mógł mieć. To mi przypomina broń z tej Diablo Trójki tego. Maltaela. I wygląda ciekawie. Choć każda broń wygląda dalsza ciekawie. Zajebista opcja. 5% w miesiąc?
Dobrze rozumiem? Czy nie dobrze rozumiem? Ten młot mogę sprzedać, bo jest on do dupy, a drogi jest. Mogę sprzedać sobie te czekany. No właśnie, petardy muszę wytworzyć. Dobra, na razie tak i wytwórzmy sobie petardy. Przydadzą się na później. Przecież ja mam tę maczetę. Czemu nie mogę tego zrobić? Cesarzowej. Pakiety tutaj są, dubeltówki, wszystko inne. Nic. Dobra, wytwórzmy petardy, wszystkie. A może nawet nie, może nie wszystkie, bo może jeszcze się później ulepszy ilość wytwarzanych sztuk. Ale jeszcze jedno sobie wytworzę. Bo jednak to się trochę tego przyda. Wytrychy nie potrzebuję, nic to innego nie potrzebuję chyba. Choć koktajle motowe bym mógł sobie wytworzyć też. Parę. One są miłe do zbierania expa. I zrobię to wyzwanie sprintera. Bez obaw, mały. Dotrzyj do 6 punktów kontrolnych w wyznaczonym czasie, nie wolno używać kotwiczki do wspinaczki. Tym razem tylko 6. Boże. Mówię, zastanawiam się, czy mam na coś uczulenie, czy co? Czy to przez napierdzielanie we mnie wiatru od wiatraka? Choć nie, mam to zawsze. Dlatego przy okazji chcę oczyszczać powietrza, może to trochę pomoże. Ja bym, żeby z pistoletu bym biegł szybciej, ale nie wiem, czy mogę go schować. No 6 punktów jest, ale są oddalone od ciebie w cholerę. Już czuję, że była jakaś szybsza opcja. A tutaj już straciłem trochę czasu. Uda się? 10 sekund! Come on! Płyń! Nie uda się! Kuźwa! Tak blisko! Słyszałem, że prawdziwy Crane jest naprawdę szybki, a to nie było specjalnie szybkie. Ale łatwe to jest! Bez obaw, mały. Tu musiałem się zastanawiać, gdzie są te punkty, ale łatwe, ogólnie. Zaraz poczynam wszystko, tylko daj mi to zrobić. Tym razem na starcie mi już jakiś shit goni, niestety. No już mam czas 500 tysięcy razy szybszy niż miałem. Dobra, to akurat było wolne. W cholerę wolne. Jakiegoś żołnierza Raisa było słychać. Dobra, teraz prawie wiem, jakim przyciskiem to się robiło. Dobra, oszczędność chwilę czasu. Chyba. Nie wiem, ile tutaj wtedy miałem, ale może się uda. Nie no, mam szybciej, sporo. Nie wiem, czy się nadal uda, ale mam szybciej. Uda się? Na styk? Udało się czy nie? Udało się! I co dla mnie masz, młody?
ale chcę zobaczyć więcej. Bywa, że chcesz. Oddawaj mi hajs. Jestem gotów, chłopcze. Jeśli tak, to dlaczego pan jeszcze nie biegnie? Dalej! Ale ham! Dobra, dobra, biegnę. Co on tu robi? Co on się ze mną ściga? Co to za pikanie? Przez noc? Że przez to, że jest noc? Nie widzę prawie nic. I jestem prawie martwy. Zombiaki sobie spadają z dachów. Killnąłbym się, ale szkoda mi trochę. Teraz się healać, w sensie szkoda mi czasu. Nie żebym miał jakieś szanse na wygranie jeszcze tego, ale szkoda mi czasu. Chociaż poznam sobie drogę, jak wygląda. Ale nie wyszło mi tak źle. Chyba. Właś! No to odpierdalasz! Na styk! Nieźle. Był pan tak szybki, że prawie nie widziałem, co się dzieje. Ale chcę to zobaczyć jeszcze raz, dla pewności. Fajnie eksplatuje. To proszę biec! Proszę mi pokazać, co potrafi prawdziwy Crane. Za to też dostaję podwójne punkty? O, wzrost zdolności. Niedostępny w nocy, okej. Ale można co innego w nocy porobić. Ale sprint wleciał. Zaraz przetestować. Ma inne koledzy tutaj są. To jest ulepszone? Fajne! Podoba mi się to. Nie wiem, czy o tym będę pamiętać, ale... Miła sprawa. Dobra, tym razem to nie wyszło. W ogóle chyba jest osiągnięcie za zrzucenie iluś osób z dachu. O nie! Jest fajne. Nie we mnie strzelają, czy w zombie? Ale spoko opcja, jak nie chcesz na nic wydawać hajsu. Lepsze to niż nie robić z nim nic. Ja akurat wybrałem opcję resellingu, żeby cokolwiek się robiło z hajsem. Żeby też nie stał tylko na koncie. I wyszło to dla mnie na plus, bo tak już bym nie miał dosłownie nic na koncie. Ile on będzie żyć? Trzeba było healnąć się. Użyjmy kamuflażu. Mogę tych zabić z ukrycia? Niestety nie.
Halo! Wytrzymałe. Nuby. A było dobrze. Było pięknie. A wyszło jak zwykle. Fajnie w ogóle wiedzieć, że tu są worki. Na przyszłość. O, nadal jest tam ten. Zrzut. Gdzie on jest? A tu. Jest przerażony. Ile można żyć? No, co? Co się dzieje? Czemu oni umieją strzelać nagle? Fuck! Trochę jak walka. Aha, tak, tak, tak. Co oni? Nieśmiertelni? Co to kuźwa jest? Fajnie, że nie żyje. Oni przetrwali dwa magazynki z Glocka plus chyba trzy wybuchowe strzały. Jak się je zabija? Dobrze, że nie tracę punktów. Ni to był obrót, ni to trafienie w śmieci. Pamiętaj, Marcin, że jak zeskakujesz już z kilometra na coś, to najlepiej skocz na stertę niebieskich śmieci. Bo wtedy nie otrzymujesz żadnych obrażeń. Przynajmniej tak uczy tego gra. W taki sposób znaczy. Dobrze są, że mnie nie widzą. Chyba zombiak idzie na mnie. Ja pierdolę. No. To akurat w filmach często jest. Zeskakiwaniem na samochody. Dobra, jest tutaj jakiś zrzut albo cokolwiek innego, co by można było robić w nocy? Mogę domek sobie odblokować, kolejny. Który jest tam. Nie to. Dobra, przynajmniej nie straciłem HP-ków. Przeżywam noc! Sad. W sensie, szkoda, że już koniec nocy. Poleciał! Chyba do domu mi wleciali. Nic nie widzę. Gdzie są moi koledzy? Jeden jest tu chyba? Nie widzę nic. Zrzut znowu jest gdzieś niedaleko.
I teraz znowu się zrobi sprinty. O, miło. On jest żywy? Tak, to był on. Znowu mi wyskoczy z szafy. Przyjaciół, czy będę miał od razu przejęty domek? Mam od razu przejęty, dobra. No jeszcze... O! Dziennik bojowy. I to tak przy ciele po prostu leżał sobie. Marwina Cukiera. Wiedziałem, że w końcu zabraknie mi szczęścia. Jeden z tych parszywych zgniłków zaskoczył mnie i odgryzł kawałek ręki. Czas na ostatni wpis, zanim rozwiążę moje problemy raz na zawsze. Oto fabuła ostatniej powieści. Szkoda, że czytam ostatnią powieść na... tak szybko. Może ten, kto znajdzie moje zapiski, będzie miał... dobre serce i na tyle lekkie pióro, że napisze ją w moim imieniu. No, gość zostaje przyjęty do międzygwiezdnej armii i wysłany na odległą planetę. Głównodowodzący zbiera swoich ludzi i mówi im, żeby pod żadnym pozorem nie bzykali miejscowych kobiet, ale te laski mają tyletową skórę i wielkie balony. No i nasz bohater nie jest w stanie się oprzeć, a potem dostaje kosmicznej kiły. Z tego powodu to będzie najlepsze. Nie wolno mu wrócić na Ziemię. Wojsko mu nie pozwoli, bo choroba jest zaraźliwa. No i wysyłają go na planetę objętą kwarantanną. Musi poznać źródło tego paskudztwa i je wyleczyć. Zanim choroba go zabije. Teraz jak o tym myślę, to chyba zainspirowałem się moją aktualną sytuacją odrobinę. Nie, że bzykałem zgniłka czy coś, nie myśl sobie. Marwin Cukier mówi, do widzenia. Uroczo. Przeczytałem jego całe 3 wpisy jak na razie, licząc tego. To jest on? Cukier? Dobra, czy jest coś tutaj jeszcze do zdobycia? Radio kolejne. No i dobra, teraz mu nawracać na sprintowanie. Mówię, to fajna opcja. Szybki exp, a zarazem szybki exp. Ludzie Raisa chyba to są? Więc ich rypać. On wybuch? Tam prawie mi wyszło. Mówię, chyba jakiś achievement jest za to. Tak mi się kojarzy coś. Nie o to mi chodziło? Dobra, gdzie jest do pomocy? Fajnie się bawią. Pomogę im. Szkoda, że to nic nie robi. Więc chyba szkoda marnować. Amo. Dobra, temu główka wybuchła, ten... żyje? Teraz na pewno nie żyje. A może jeszcze żyje? Dobra. Zrzut jest gdzieś tam. Blisko.